Witamy serdecznie. Dzisiaj mamy ostatni lot maratoński. Mój gołąb tutaj szelest, właśnie ten. Ostatnio był czwarty w oddziele. 12 chyba w okręgu. Obecnie będzie drugi, jednak jeszcze listy nie ma oczywiście. Ale z informacji telefonicznych wygląda, że będzie drugi. Był o 18.14. Pierwszy był o 17.58 u kolegi Mikołajczyka. No, drugi z tych szelensów w konkursie to jest tutaj. Gdzie on to jest? No, schował się. To jest ten lotnik. W dobrej formie. To jest ten lotnik z ubiegłego roku. Najlepszy. Koledzy, no, lot bardzo ciężki, niespodziewanie ciężki. W tym sensie, że oddział Jastrzębie bardzo słabo to pobił. No, mówią, że przyczyną tego wszystkiego jest to, że zmiana nastąpiła kabiny. Te klatki bardzo, bardzo duże, na 60 tego, do 60 gołębi. Rozrzut, prawda, tych rozrzut duży od karmienia i pojenia. No, nie nauczone te gołębie, dostaliśmy baty niesamowite, co niespotykana raczej rzecz, bo bijemy tak samo jak wszyscy inni. Natomiast dwa oddziały, które po prostu nie tą kabiną, do tej kabiny nigdy nie wkładały swojej gołębi, bardzo ciężko biją i konkurs dzisiaj, niedziela, bijemy dalej w najlepsze, bo konkurs trwa. Natomiast te oddziały, które z tej kabiny lotowały, to okazuje się, że oni już skończyli swoje konkursy. Tyle co do tego lotu. No i oczywiście potwierdziła się znakomita forma kolegi Cichosa, który w tym roku bije rewelacyjnie. No, zawsze był tam gdzieś w czołówce lub w środku, ale w tym roku prawdopodobnie będzie, albo że na pewno już jest mistrzem okręgu. Z tych maratonów to, proszę, ja was, bił tak, no, raz 9 seryjnych na 10, raz 8 na 10 i teraz jest informacja, że wczoraj miał 9 gołębi z 10. I to wszystko konkursy czołowe. Krystianie, pozdrawiam cię i cieszę się tak samo jak ty, bo jesteś super kolegą, dobrym organizatorem, zaangażowanym, przede wszystkim kolegą. Nie ma konfliktów z nikim. To wspaniały człowiek, jemu się należy naprawdę wszelkie tytuły. Tym bardziej, że zrobił to naprawdę w wielkim stylu. Jeszcze raz Cię pozdrawiamy. Koledzy, no, co więcej u mnie tutaj jeszcze istotnego, to ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy wywiozłem gołębie młode na 25 km. No, szybko przeszły. Szybko, aż byłem zdziwiony, bo z chwilą, kiedy przyjechałem, to akurat widziałem, że te gołębie przyszły. Także tam nie widzę, żeby coś brakowało. No i naprawdę śmieszy mnie to puszczanie gołębi, trenowanie z 500 metrów z podwórka. Jakieś niesamowite historie. No, nie wiem, czy to są hodowcy, czy teoretycy, bo to wszystko jest możliwe. No, a no, ja to tak po prostu biorę, prawda, no, może komuś się to nie podobać, będzie krytycznie ustawiony i będzie mnie tu prostował, no, ale niech spróbuje, bo ja też mam swoje argumenty. Koledzy, ponadto co jeszcze istotnego, no, jak wcześniej powiedziałem, że niektórzy za szybko trenują te gołębie
i dlatego tracą je, a z drugiej strony no, nie wiedzą o jednej podstawowej rzeczy, że gołąb młody on musi zacząć odchodzić. On odchodzi, prawda, na godzinę, na półtorej, jego nie ma, prawda, w przygojemniku, to tego im już znaczy się, że dojrzały do tego, żeby ich trenować. I można ich wywozić od razu na... To ja nie miałem czasu tak dzisiaj, ale wjechałbym na 50 km, by było to samo po prostu. Te gołębie już są na tyle dobre, bo one już tyle kilometrów zrobiły, prawda, że już nie raz były dalej, aniżeli ich dzisiaj wywiozłem. No, więc nie widzę sensu trenowania. No, u mnie jest inna sytuacja. Na drugi tydzień my jesteśmy zaproszeni na wesele. No, nie będziemy trenować gołębi, bo nie ma, bo jak to, po prostu będziemy tańcować. No, to jest raz. Druga sprawa, za dwa tygodnie już zgrywamy zegary. No to więc jak zgrywamy zegary, to i jednocześnie jest trening z kabiny. No tak, gołębie moje z tej kabiny pójdą, prawda? A będzie drugi trening dla nich. No i koniec, i do kosza, prawda? Do kosza konkursowego i to będzie cała filozofia przygotówki umogilanego gołębi młodych. I gwarantuję wam, że przez sezon stracę tam parę sztuk, a może nie stracę żadnego nawet. I będę wam relacjonował po prostu, bo to wiedzcie o tym, że przede wszystkim to wszystko zależy od tego, czy macie gołębie zdrowe, czy chore. Jeżeli są duże straty, to znaczy się, że te gołębie są chore. I koniec, bo to gołąb pocztowy nie jest taki głupi. Głupi to może być hodowca, prawda, który pieprzy takie głupoty, że czasem głowa boli, prawda, i tak dalej. Leczą całymi tygodniami i później wypuści go za dwa tygodnie i on nie przejdzie. No to nie przejdzie mu. Gołąb musi dojść, musi być zdrowy, zawsze musi fajnie pierzyć. No ja nie zaciemniam gołębi, no tego trzeba zacząć. I nie będę tego robił w życiu, bo po prostu po pierwsze nie mam na to czasu w ogóle. Podchodzę do tego czysto amatorsko. I dobra. Natomiast jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, jak przygotować gołębie młode, żeby być mistrzem Polski, to u nas takich mistrzów polskich jest dużo. Można, tu kolega Zerzeń może coś podpowiedzieć na ten temat, kolega Janecki może podpowiedzieć, i do nich trzeba dzwonić, jak chcecie, to wam tam pokażę numery telefonów, pytajcie się, oni są specjaliści od lotów gołębi młodych, wywożą po 30 razy, trenują, zaciemniają, cuda nie widy, angażują się, prawda, niesamowicie, no czasu trzeba mieć, opony nowe w aucie, no masakra, no tyle pracy, co wymaga się przygotowanie gołębi młodych, to przy gołębiach starych to jest sielanka normalnie. No tak to, koledzy, wygląda. No i ten jeszcze raz, no. Koeficjent będzie miał fajny, ten gołąb. Będzie miał fajny koeficjent, no. Miejmy nadzieję, że na drugi rok zrobi też takie konkursy, no to na pewno to będzie kandydat do super koeficjentu, no bo to teraz w tym roku, no to koeficjent tam będzie miał chyba Z2, bo ostatnio tam było jeden z czymś, no dzisiaj jakby był drugi, to też, no i z jeden bym się liczył, aha, ale w tamtym roku był słabo, był 24 i 37, to eliminuje w ogóle, no ale niemniej jednak w perspektywie przyszłego roku spróbujemy go zaś przygotować tak jak w tym roku. No nie zmienimy mu, to jest jego samiczka, nie zmienimy mu samiczki, nie wiem, skoro on przy niej tak fajnie se leci, to widocznie ją kocha. No i teraz przygotujemy go, może mu się uda też zrobić dwa konkursy i to by mu dało bardzo dobrą pozycję wyjściową w kategorii maraton. Albo w kategorii C, bo tam też ma super konkursy. No tak to te gołębie wyglądają. No ten drugi lotnik to mi się tu schował, pierunie. No trudno.
Gołębi jest jeszcze dużo, natomiast samców jest o wiele mniej, bo samcami lotuje, samicami nie, no to wiadomo. Także tyle mam na relacji na tą chwilę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dobrych lotów.